pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoją prawdę, za Twoje słowo, które daje nam światło na to, co nas otacza i na to, co jest w nas. Duchu Święty, dziękujemy Tobie, że my dzięki Twojemu słowu rozumiemy, widzimy i słyszymy w duchu. Dziękujemy Tobie, że nie ma dla nas miejsca ciemności, że wszystko dzięki Twojemu słowu jest światłem. Przyjmujemy dzisiaj Twoje słowo jako Twoje słowo i wyciągamy z niego jak najwięcej, Boże. Usuwamy wszelką demoniczną opresję z naszych umysłów i ogłaszamy, że wydamy z tego słowa stukrotny plon. Amen. Kontynuujemy sobie dalej studium słowa z Ewangelii Jana. Zakończyliśmy ostatnio na 13 rozdziale, skończyliśmy 13 rozdział, zaczynamy od 14 rozdziału. Od początku. Niechaj nie trwoży się serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Bardzo ważne słowa Jezusa. Słowa, które dzisiaj dla nas wydają się takie bardzo normalne. Wierzcie we mnie. No ale w tamtym czasie, przyjaciele, nawet żaden z apostołów nie twierdził, że Jezus jest Bogiem. Nie tylko żaden z apostołów nie twierdził, że Jezus jest Bogiem. Oni nie posiadali tego poznania. Przede wszystkim dlaczego nie posiadali tego poznania? Ponieważ Duch Święty nie był wylany na ludzkość. Ponieważ Chrystus nie był uwielbiony, Duch Święty nie był dany. Więc ci ludzie, oni nie mieli bladego pojęcia o tym, że Jezus jest Bogiem. Dla nich Jezus był Mesjaszem, czyli przedstawicielem Boga. Idąc głębiej w zjawisko, niektórzy rozumieli, że jest to Boży Syn, ale też to, że jest Bożym Synem, rozumiane było w ten sposób, że jest to zwykły człowiek, który nosi znamiona Bożego Syna. Oni tak to rozumieli. A on tutaj rzuca tekst. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I to jest to samo słowo. On tutaj pokazuje bardzo ważną rzecz. Rzecz, która jest rzeczą proroczą i która dotyczy nas osobiście. Kiedy my szerzymy królestwo, to jest za mało powiedzieć do ludzi wierzcie w Boga. To jest za mało. Twoje poselstwo to jest poselstwo, które mówi wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Co to znaczy we mnie wierzcie? Wierzcie w moje słowa, wierzcie w mój wzór, wierzcie w mój przykład, wierzcie w moje działania. Dlaczego tak mocno przemy tutaj w Kościele na świadectwo życia? Dlatego, że my mamy przedstawić ludziom żywego Boga w nas. Ponieważ my mamy do ludzi powiedzieć, ty musisz wierzyć w to, co ja prezentuję. Często do mnie ludzie mówią, wiesz, ja wierzę w Boga. Ja mówię, więc czemu odrzucasz mnie, skoro wierzysz w Boga? Mnie, który prezentuje zachowania Boga, mnie, który prezentuje poglądy Boga. No ale, i tu jest ciekawe, ja się nie zgadzam z twoimi poglądami. Wow! A wierzysz w Boga przecież. A przecież moje poglądy są poglądami Boga. Mogę ci to pokazać, uargumentować, jakby przedstawić czarno na białym. Jezus nigdy siebie nie oddzielał od Boga. I wierzący człowiek, który idzie szerzyć królestwo, nigdy siebie nie może oddzielać od Boga. Nie polega to na tym, że my będziemy krzyczeć doktrynę pod tytułem jestem Bogiem, tak jak to niektórzy ludzie robili i u nas w Kościele również, bo krzyczenie do społeczeństwa, że jest się Bogiem, no to nie wychodzi nikomu na zdrowie. Rozumiecie? To jest coś, co jest nie do przyjęcia w tej formule przekazu. Społeczeństwo nie przyjmie takiej rzeczy, prawda? Natomiast nasza postawa, nasze zachowania, one muszą odzwierciedlać Boga, ponieważ my musimy ludzi przekierowywać do wiary w nasze zachowania. Skoro ty się tak zachowujesz, to człowiek, który na ciebie patrzy, rozumiesz, biorąc z ciebie przykład, musi uzyskać sukces taki, jak ty uzyskujesz.
Dlatego Jezus chciał, żeby w Niego wierzyć. Ale co to znaczy, że w Niego wierzyć? On mówił, wierzcie we mnie jako tego, który prezentuje w swoich zachowaniach Boga. On pokazywał Boga i mówił, wierzcie we mnie. Wierzcie we mnie. Dlatego to jest bardzo ważna nauka na samym początku dla każdego, kto służy. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. Zaczyna prorokować, mówić o tym, co idzie zrobić. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Zapewnienie tego, że każdy, kto będzie w Niego wierzył, bo to się odnosi do pierwszego wersetu, będzie w domu Ojca. Będzie miał mieszkanie w domu Ojca. Mówi, wierzcie we mnie, bo jeśli będziecie we mnie wierzyć, tak, to będziecie ze mną na wieczność mieszkać. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Jezus bardzo mocno podkreślał, że kiedy jakby, on bardzo mocno jakby podkreślał, że to, co głosił wcześniej, musi być przez ludzi bardzo mocno rozumiane i przyjmowane. Ja często jak rozmawiam z ludźmi, ktoś przychodzi do mnie z jakimś problemem i mówi do mnie tak, słuchaj, przeżywam to czy tamto. I wielokrotnie moje pytanie do niego jest takie, czego nauczam w tej kwestii? A on się patrzy. Ja mówię, czego nauczam? I on nie wie, czego ja nauczam. Ja mówię, dlaczego nie wiesz, czego nauczam? Czemu ty tego nie wiesz? Czemu przychodzisz do mnie i chcesz, abym ci pomógł teraz, a ty nie wiesz, co powiedziałem do tej pory w tej kwestii? Winieneś wiedzieć. Masz obowiązek wiedzieć. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. I to jest właśnie to. On mówi tak, dokąd ja idę, wiecie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy. To jest dialog człowieka z Bogiem. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? To w ogóle siła absurdu. Chcę, żebyście też widzieli, że tak było od wieków. Bóg mówi, jest tak. Człowiek mówi, nie. Jest inaczej. Panie, nie wiemy. Zamiast powiedzieć, tak, Panie, wiemy, dokąd iść. Uwalniając wiarę tym samym, prawda? On mówi, Panie, nie wiemy. Bóg do człowieka mówi, jesteś zdrowy. A człowiek mówi, nie, Panie, jestem chory. Bóg mówi, umarłem za Twoje choroby. Jesteś zdrowy, nie jestem chory. Umarłem za Twoją biedę. Nie, Panie, jestem biedny. Umarłem za Twoje niemoce. Nie, Panie, ja sobie nie radzę. Tomasz jest nazywany niewiernym Tomaszem. Na nim też wielokrotnie widać, jak rzeczywiście działa niedowiarstwo. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? I w ogóle Tomasz też tutaj w swojej niewierze podnosi bardzo ciekawy filozoficzny temat, że rzeczywiście, jeśli ktoś nie wie, dokąd idzie, to jakże może znać drogę? Ja często takich, rozmawiam z takimi ludźmi, którzy mają jakby ciągłe zawirowanie jakieś, w takich fundamentalnych sprawach. Ja mówię, ty w ogóle wiesz, dokąd ty idziesz? Ty wiesz, jak w ogóle, że ty jesteś obywatelem nieba? Tak, tak, idę do nieba, idę do nieba. Ja mówię, to czemu nie znasz drogi? Czemu twoje życie jest życiem jakby człowieka nieznającego drogi? Może to jest tak, że ty musisz przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, ja nie jestem pewny, czy ja idę do nieba. Coś się powikłało w mojej głowie. Bo wiecie, jak jest? Jak się widzi niebo, to się widzi też drogę. Może na początku słabiej, ale jak im bardziej się skupiamy na niebie, tym bardziej droga jest jasna.
Ja na przykład podzielę się z wami takim swoimi doświadczeniami. Kiedy przychodzą jakieś trudne momenty do mojego życia, takie sytuacje, w których wiem, że będę musiał przejść jakąś barierę, przeskoczyć pewien mur, coś się wydarza, coś ciśnie, to moje modlitwy zazwyczaj w tym czasie wyglądają mniej więcej w ten sposób. Mam Twój wzrok, widzę jak Ty, słyszę jak Ty, jestem silny Twoją siłą, jestem potężny Twoją potęgą, jestem taki jak Ty w swoich myślach i emocjach. Moje ciało jest silne. To są w ogóle jakby stwierdzam fakty, rozumiecie, związane z tym, kim ja jestem. Ponieważ ja wiem, że ta droga, ona w ten sposób wygląda. No bo skoro znam niebo, to określam siebie perspektywą nieba. Stąd droga zaczyna być prosta. Nazywając siebie tak, jak niebo mnie nazywa, na tej drodze jest mi prosto, łatwo. Nie pojawiają się pytania, co zrobić, którędy pójść. Boże, chciałbym, żebyś mi pomógł w tym. Boże, żebym chciał, żebyś mnie przeprowadził przez tamto. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ten wielokrotnie cytowany fragment to odpowiedź Jezusa na dylemat Tomasza. On mówi, Tomaszu, ja jestem droga, prawda i życie. Ja. Tu chodzi o to, tu chodzi o mnie. Nie o jakiś zespół reguł, ale o mnie. Tomaszu, o mnie chodzi. Czy ty rozumiesz to? Czy ty rozumiesz, że mając ze mną relację, mając kontakt ze mną, masa twoich dylematów będzie w ogóle zniknie? Zostanie rozwiązana? Mając kontakt. I dodaje, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To jest też werset, który zamyka tak naprawdę usta wszystkim religiom. Często się na przykład zarzuca nam, że jesteśmy ludźmi, którzy nie liczą się z czyimiś przekonaniami religijnymi. No nie liczymy się z czyimiś przekonaniami religijnymi. Dlaczego mamy się liczyć? Dlaczego mamy to zrobić? Czemu mamy robić coś innego niż robił Jezus? Jezus się nie liczył z żadnymi przekonaniami religijnymi. On mówi... Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nikt. Kiedyś takiemu głoszę muzułmaninowi z Libanu w więzieniu głosiłem mu Ewangelię i mówię do niego, czy ty wierzysz w ogóle Koranowi? A on mówi, wierzę. A ja mówię, czy ty wierzysz prorokom Koranu? Wierzę. Ja mówię, wierzysz Jezusowi, synowi Miriam, który był prorokiem Koranu? On mówi, wierzę. Ja mówię, to ja ci przeczytam, co on powiedział. Jezus, syn Miriam, prorok z Koranu, powiedział, nikt nie przychodzi do mnie, do Ojca, jak tylko przeze mnie. Mówię, wiesz, kim jest Ojciec? A on mówi, to Allah. Ja mówię tak, nikt nie przychodzi do Allaha, jak tylko przez Jezusa. On stoi się, patrzy na mnie. Ja mówię, rozumiesz mnie? Żebyś miał realny kontakt z Allahem, musisz oddać życie Jezusowi. A to był inteligentny człowiek. Rozumiecie? Facet miał dwie restauracje i grupę przestępczą na Żoliborzu. Wiesz? On mówi, to ma sens! I zaczął chodzić na moje kółko biblijne, które zacząłem prowadzić. Rozumiesz? Na tym, na podstawie tego wersetu. Rozumiecie? Jezus był zatrważająco logiczny. Zatrważająco. On mówi, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nikt. Gdybyście mnie poznali, mocne. To jest koniec Jego służby.
ma za sobą 3 lata chodzenia z nimi i mówi tak: gdybyście byli mnie poznali i ojca mego byście znali. Oni chodzili z Jezusem, a oni go nie poznawali. Oni nie widzieli, rozumiecie, w nim tego, kim on był do końca. Gdybyście mnie poznali, często zastanawiam się naprawdę nad tym, czy ludzie poznali Jezusa. Jeszcze naprawdę globalnie zastanawiam się nad tym, jeżeli chodzi o szeroko pojęty Kościół. Bo poznanie Jezusa powoduje poznanie osobiste Boga. Czyli zaczyna w życiu człowieka w pewnym sensie płynąć życie Boga. Ale jak przyglądam się na wielu ludzi, to w ich życiu nie płynie życie Boga. Ja nie wiem, co tam płynie, ale tam jakby nie było życia Boga. Jakby nie było komunikacji z tym Bogiem. Jakby żyli przy tym wszystkim. Jest ten Bóg, a oni żyją przy tym. Są w kościele, są w służbach, ale jakby przy tym. Nie ma tego dotknięcia, tego poznania. A Jezus mówi tak: gdybyście mnie poznali, gdybyście mnie poznali, poznalibyście Ojca. Odtąd go znacie. Co on mówi do nich? I widzieliście go. Mówi odtąd, mówi patrzcie na mnie. Zwróćcie na mnie uwagę. Rzekł mu Filip, pokaż nam Ojca. Ja czytam takie rzeczy i dla mnie ludzki umysł jest niesamowitą zagadką. Ale też tak było wtedy. Pokaż nam Ojca. Wiecie, że pamiętajcie, nie przepchniemy braku objawienia u człowieka. Jak ktoś objawienia nie ma, to go nie ma. Ja to rozumiem, tylko on idzie po linii logicznej, bo tutaj nie ma mowy o Duchu Świętym. Teraz. On teraz mówi do nich po linii logicznej. Chodzi z nimi 3 lata, na ich oczach czyni znaki i cuda, rozumiecie? I wchodzi z nimi w bliską interakcję, w bliziutką interakcję. Tak? I pokazuje im swoją osobą, że taki jest Bóg, że to jest Bóg, że, nie, że Bóg jest dokładnie taki. Rozumiecie? I teraz oni winni przynajmniej, jakby to powiedzieć, patrzcie, są ludzie ze świata. Miałem do czynienia z różnymi ludźmi ze świata. Głosiłem im Ewangelię. Byłem z nimi blisko na przykład. I jak ktoś był uważny z tych ludzi ze świata, to przynajmniej powiedział taką rzecz. Jak był na mnie skupiony, nie? Ty jesteś jakiś szczególny. Z tobą jest coś dziwnego. Jesteś jakiś inny. On coś dostrzegał we mnie, ten człowiek. Jednak, i co to jest? To jest objawienie. Rozumiecie? Bo objawienie nie jest związane z tym, że ktoś ma Ducha Świętego. Wyjaśnię wam to. Piotr ma objawienie, że Jezus jest Mesjaszem. Amen. Nie będąc narodzonym z Ducha Świętego. I Jezus mówi: nie krew i ciało ci to objawiły, tylko Ojciec, który jest w niebie. Czyli nastąpiło objawienie. Co to znaczy, że nastąpiło objawienie? To znaczy, że Piotr był na tyle skupiony w tamtym czasie, że był w stanie dostrzec przynajmniej minimum zjawiska. Dlaczego? Przytaczam nauczania na temat trójjedyności człowieka. Duch człowieka nie jest umarły, ale obumarły. On nie działa częściowo, ale część jego działa. I teraz posłuchajcie.
Czy się zastanowiliście kiedyś nad tym, czy nie? Posłuchajcie. Jakim sposobem każdy z was poznał Jezusa? Jak go rozpoznaliście? Jakim duchem? Obumarłym. Czyli mieliście objawienie, nie będąc narodzonymi z Bożego Ducha. Tak, ale każdy ma. Ale każdy je ma. Słuchajcie, i teraz zobaczcie. Czyli objawienie nie jest związane z tym, że posiada się Ducha Świętego. Objawienie jest związane z tym, że człowiek skupia się na jakiejś sytuacji całym swoim jestestwem i w związku z tym ta sytuacja, będąca w tym przypadku opisana jako Bóg, prawda, otwiera go, na ile oczywiście to jest możliwe, prawda, i wskazuje mu prawdę. Oni byli blisko. Inaczej, Jezus robił wszystko, aby być z nimi blisko. Ale oni nie byli skupieni prawidłowo. Oni ciągle byli rozproszeni. Widzieli znaki, widzieli cuda, ale nie otwierali się. I to są właśnie takie pytania ludzi zdezorientowanych. Pokaż nam Ojca. Pokaż nam Ojca. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Posłuchajcie, nie kto we mnie uwierzył. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Jezus wymaga, zobaczcie, to jest bardzo ciekawe. Przecież Jezus to jest inteligentna postać. On wymaga od nienarodzonego z Bożego Ducha Filipa, aby go rozpoznał jako Boga. Czemu on od niego tego wymaga? Bo Filip ma tą możliwość poprzez długotrwałe przebywanie w jego obecności. Co nam pokazuje ten werset? On też do nas prorokuje jako do wierzących ludzi ten werset. On prorokuje do nas o tym, że bliskość plus skupienie równa się objawienie. Rozumiecie, jak przychodzi objawienie? Bliskość plus skupienie. I to wszystko. Bo skoro można tą metodę było zastosować do ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha, to jakże będzie to potężnie działać u ludzi odrodzonych z Bożego Ducha? Tylko trzeba być blisko i trzeba być skupionym. Skupionym. Nierozproszonym na tysiącu spraw. Dokładnie. Nie na tysiącu spraw. Nie wszędzie, tylko tu, zawężonym. On mówi, tyle jesteś ze mną, Filipie. Tak blisko mnie jesteś. Widzisz, jak jem, jak śpię, jak się załatwiam, jak się ubieram. Widzisz te rzeczy, Piotrze i Filipie. Kto widział mnie, widział Ojca. Werset też ten nam pokazuje bardzo ważną rzecz, że osoba Jezusa, obraz Jezusa opisany w Ewangeliach jest obrazem Boga. Czyli Bóg jest taki jak Jezus. Myśli tak, czuje tak, zachowuje się tak. Co to nam daje od razu? To nam pokazuje na przykład za pomocą tej metody rozbijamy wszelkiego rodzaju demoniczne zwiedzenia, tak zwanych objawień, które przychodzą do naszego życia. W moim życiu przychodzi do mnie coś, jeżeli to coś nie jest wprost proporcjonalne na przykład do zachowań Jezusa, to ja to odrzucam. Ja nawet tego nie badam głęboko. Od razu won. Nie pasuje mi to do osobowości Jezusa. Jak to nie pasuje do osobowości Jezusa, to znaczy, że to nie jest z Boga. Lewe. Dlatego często ja ludziom daję zadanie, mówię, studiuj Jezusa. Zostaw wszystkie rzeczy w Biblii, weź cztery Ewangelie
Poświęć 6 miesięcy i przestudiuj życie Jezusa od A do Z. Nie bierz się za listy, nie bierz się za Stary Testament. Przestudiuj Jezusa, co myślał, co czuł, jak się zachowywał. Zobacz Boga. We mnie to się wryło tak, że się w głowie nie mieści. Potem na przykład ze mną rozmawiali jacyś ludzie, wiesz, Bóg się nie gniewa w taki sposób, znaczy nie wybucha gniewem. Ja mówię, nie, no wybucha. Skąd ty wiesz, że Bóg wybucha gniewem? Ja mówię, no bo Jezus wybuchał. Ale co? No nie rozumiem ciebie. No Bóg wybucha gniewem. Wow. Zdziwiony jesteś? W ogóle normalna sprawa, bo wiesz, Bóg tam, nie denerwuje się na przykład na ludzi. Ja mówię, nie no, denerwuje się. No. Jezus się denerwował. Krzyczał na nich. Mówi, ile z wami jeszcze będę? Ile? Ile będę znosił niedowiarstwo wasze? Myślisz, że jest inny Bóg? Taki jest Bóg. A jeśli mówię, ty masz inne, tak jak temu pastorowi kiedyś powiedziałem, a jeśli ty masz inne zachowania niż Jezus, to one są demoniczne. Jak mówię, nie denerwujesz się na niewiarę, mówię przyjacielu, to jest demoniczne. Masz chore emocje. Dlatego oni nie chcieli ze mną potem gadać. Rozumiecie? Bo ja im pokazałem, a taki jest Bóg. Taki. Taki. Jak twoje emocje odstają mikron od emocji Jezusa, masz problem. Ja to tak, wiesz, ja tak tolerancyjnie do wszystkiego, ja mówię, ale on tak nie jest. On nie podchodzi tolerancyjnie. On w ogóle nie podchodzi tolerancyjnie. To w ogóle tak. To w ogóle nie tolerancyjna postać, absolutnie. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? I tu zaczynają się wypowiedzi już bardzo głębokie. Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Jezus jasno określa, że jest zjednoczony z Ojcem, chodząc po ziemi. Co to oznacza? Że ty jesteś zjednoczony z Ojcem, chodząc po ziemi. Tak jak Jezus, na takich samych zasadach. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Każdy chrześcijanin musi być w takim stanie życia swojego, aby powiedzieć do otaczającego go środowiska, jeśli nie wierzysz moim słowom, to wierz moim czynom. Moim czynom. A rozumiecie, dlaczego w życiu chrześcijanina słowa jego muszą być takie same, jak jego czyny? Takie same. Dokładnie takie same. To, co głosisz, to, czego nauczasz, to, w jaki sposób usługujesz innym, musi być identyczne, jak twoje zachowania. Rozumiesz? To jest wzór, który pokazuje Jezus. Jeśli nie wierzycie moim słowom, prawda? To wierzcie moim czynom. Po prostu. No bo tak, słów nie widzicie. Możecie zaprzeczać tym słowom. Ale czynom nie możecie zaprzeczyć. No nie możecie zaprzeczyć czynom. Prawda? Nieraz opowiadałem tą historię w kościele w Kijowie pastora Henry'ego Madawy. Pastor Henry Madawa miał taki okres czasu, że dużo mówił o wskrzeszeniach. I opowiadał o tym, że możemy wskrzeszać, nie potrzeba specjalnego namaszczenia, nie ma namaszczeń do wskrzeszenia. To są normalne rzeczy. Jeżeli wierzysz, możesz wskrzesić człowieka, musisz szukać Bożego prowadzenia w tym i tak dalej, i tak dalej. Uczył, mówił dużo o wskrzeszeniach. Nie tam, że nauki robił na ten temat, ale po prostu dużo tych haseł rzucał. Któregoś dnia, i była tam na tej sali pewna kobieta, prosta Ukrainka spod Kijowa, która spod Kijowa, spod wiejskiej, z takiej wioski przyjeżdżała ze swoim niewierzącym mężem
którego miała pod pantoflem, i on ją przywoził do kościoła co tydzień. I po jakimś okresie tych kazań on z nią jedzie do tego Kijowa i wypadek jest na drodze. Wypadek jest na drodze i ona mówi, zatrzymaj się on w ogóle. Bo to taki, jest taki chłopek, roztropek po prostu, nie tam. Zatrzymał się, wyleciała z tego samochodu. Stoi radiowóz, dwóch policjantów, samochód rozbity, karetka pogotowia, leży worek i w worku trup. No nie? I ona przyleciała, a ten mąż już wie, bo on w tym kościele z nią siedział przez cały czas, mimo że nie narodził się z Bożego, to on ciągle w tym kościele z nią był. On już leci za nią, bo ona taka pełna w ogóle tego figoru, w ogóle wiecie, nie? Leci. Ten policjant mówi, proszę odsunąć się, tu jest wypadek i tak dalej, no nie? I potężny tutaj ten policjant się odwrócił i podszedł do tego z pogotowia, więc ona w ogóle natychmiast go wyminęła i do tego trupa i się modli o niego. Ten policjant w szoku, pogotowie, no w szoku, pani odejdzie, pani daje, nie mówi, bo pastor powiedział, że mogę wskrzeszać z martwych. Ja go wskrzeszę z martwych. Mąż się tłumaczy, mówi, przepraszam, mówi, panowie, żona chodzi do takiego kościoła tutaj w Kijowie, oni tam mówią, że się wskrzesza z martwych, mówi, bardzo przepraszam, naprawdę w ogóle, nie skończył rozmowy, trup zaczął oddychać. Rozumiecie? Już nikt nie dyskutował. Nikt. Prosta kobieta spod Kijowa. Rozumiecie? Wskrzesiła trupa w worku. Inny przykład podczas też takich cyklów poselstw. Kartkę piszą do Madawy. Napisali mu, pastorze, człowiek umarł. A tam bardzo duży kościół, to kupa ludzi. Człowiek umarł, taka staruszka umarła tam na balkonie, mówi. Musimy wezwać policję i tak dalej, nie? No to mówił, no Madawa, no nic, no dalej głosi, no nie? 15 minut później przynoszą mu drugą kartkę, już żyje. W ogóle, wiesz, takie historie z jakiego, takie rzeczy proste, banalne, gdzieś tam nie okrzyczane, gdzieś tam w telewizji, w jakichś miejscach. Natomiast nie wierzycie moim słowom, wierzcie moim czynom. Prawda? Wierzcie moim czynom. Tej prostej kobiecie spod Kijowa nie trzeba było wierzyć w jej słowa. Nie znam dalej historii jej męża, bo nie znam, natomiast przypuszczam, że jego życie mogło się zmienić w tym momencie. Że bardzo dużo mogło, bo bardzo dużo się zmienić, bo on już nie słyszał tylko jej słów, nie słyszał tylko słów pastora Madawy i tam innych ludzi, prawda? Tylko on zobaczył wskrzeszonego gościa w worku. Prawda? Jeżeli nasze słowa nie są wprost proporcjonalne do naszych czynów, ja pokazuję taką rzecz na takim właśnie, powiedzmy, na takiej przestrzeni. Ale to dotyczy każdej przestrzeni. To dotyczy przestrzeni naszych zachowań, naszych relacji z innymi ludźmi, naszego zarabiania pieniędzy, naszego stosunku w ogóle do zdrowia i zachowywania zdrowia. Rozumiecie, o co chodzi? Wszystkiego. Prawda? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywać uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie niż, bo ja idę do Ojca. Znowu potężny przykład mówiący o tym, jak Jezus mówi, wystarczy, że będziesz wierzył we mnie. Ludzie często dzisiaj szukają jakichś bardzo spektakularnych ruchów z Bogiem. Mówią, a jak pastorze to osiągnąć, a jak tamto osiągnąć, a jak po to mam sięgnąć wiarą, a jak... A ja często, mi jest naprawdę trudno odpowiadać na pewne pytania. Ja mówię, wiesz co, ja nie wiem, no. Bo wiara w Boga to jest wiara w osobę. To nie jest wiara w coś. Jak ty masz problem z wiarą w osobę, to jest bardzo mi trudno wytworzyć w tobie wiarę w uzdrowienie. Bo to jest trudne.
bo to ta osoba zagwarantowała nam uzdrowienie. Jak nie wierzysz w osobę, to jest mi trudno wzbudzić w tobie wiarę w obfitość finansową. Kto wierzy we mnie, Jezus mówi, będzie dokonywać czynów takich jak ja. To jest wiara w osobę, zaufanie do osoby. Dlaczego tak to podkreślam? Bo zaufanie jest czymś trudnym wbrew wszystkiemu. Jak spróbuj przełożyć to na człowieka. Zobacz, jak wiele trzeba, żeby człowiekowi zaufać. A przecież człowieka widzisz. Rozumiesz? A Boga nie widzisz. Rozumiesz? Musisz uwierzyć w pewnego rodzaju byt, którego nie widzisz. Rozumiesz? Musisz zaufać bytowi, którego nie widzisz. I to musi być dogłębne zaufanie. I wtedy zaczynasz dokonywać dzieł takich, jak dokonywał Jezus. O tym się mówi wielokrotnie, tylko ja wiem, że to na tych odcinkach niejednokrotnie jest właśnie ząg. To tu są problemy. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Kiedy Ojciec jest uwielbiony w Synu? Kiedy są realizowane twoje modlitwy? W ogóle Bóg ma radość, tak na potrzeby tego wykładu mówię, zadowolenie z tego powodu, że ty o coś się modlisz i że ty możesz od niego tą rzecz otrzymać. On w ogóle nie blokuje tej rzeczy, bo on jest napisane, syn, ojciec będzie uwielbiony w synu. Czyli w ogóle to jest to, że Bóg daje, to jest dla niego najwyższej rangi zadowolenie. W ogóle nie wiem, czy do końca to rozumiecie. Chodzi o to, że Bóg nie może, Bóg nie może odebrać radości z tego, że bierze. Ludziom się wydaje, że można coś dać Bogu i że Bóg się będzie wtedy zadowolony. No nie będzie zadowolony Bóg. Dlaczego? Bo Bóg posiada wszystko. Również pełnię zadowolenia. Rozumiecie, o co chodzi? On posiada, bo on to ma. Kiedyś dostaliśmy od pewnych ludzi samochód. Od takiego milionera dostaliśmy samochód, nie? I tak Agata siedzi, dostaliśmy ten samochód. Wiesz, że taki człowiek taki wziął nam ten samochód. Kurczę, to jego samochód dostaliśmy. On nam dał swój samochód. Koła nam jeszcze zmienił, wyczyścił wszystko po prostu. Jak przyjechaliśmy do niego, ten samochód stał taki, wiecie, taki błysk po prostu, żeby wsiąść i pojechać, nie? No i wzięliśmy ten samochód, wróciliśmy i takie wracamy do domu tym samochodem. Agata mówi, Artur, może jakoś byśmy się odwdzięczyli im, nie? Ale tak jedzie dalej, mówi, no ale co dać milionerowi? No to możesz mu dać, no. Rozumiesz, o co chodzi? I rzeczywiście, wiecie, ta rozmowa z tego samochodu siedzi mi gdzieś głęboko w sercu. Co mogę dać milionerowi? Co mogę dać osobie, która posiada wszystko? Pełne zaspokojenie emocjonalne, pełne zaspokojenie, wręcz ja nawet nie wiem, czy tu można mówić o zaspokojeniu u Boga. Więc co taka postać, gdzie taka postać odnosi, gdzie jest radość w niej, kiedy się pojawia ta radość, tak to nazwijmy roboczo, nie? Kiedy daje. Daje. Boga najbardziej kręci dawanie. Nie branie czegokolwiek. Dlatego jest napisane, ojciec będzie uwielbiony, tak? Gdy dostaniecie coś od niego. Rozumiecie, o co chodzi? Proście o co chcecie w imieniu moim, a spełnię to. On nie mówi, że może to spełnię.
On mówi, spełnię to i przez to, że to spełnię, czyli że wy dostaniecie to, co chcieliście, będzie uwielbiony Ojciec mój. A ludzie, gdzie zachodzi reakcja, zobaczcie, gdzie zachodzi reakcja niewiary? Ten brak zaufania do osoby. Czy rzeczywiście on da? Czy rzeczywiście on chce dać? Te w ogóle słowo, jeśli Bóg zechce, tego co wymyślił to słowo, jeśli Bóg zechce, ja bym pobił. Osobiście bym mu złamał nos. Z całą odpowiedzialnością. Bo to kawał bydlaka było. Antychrystyczny umysł wprowadził filozofię, jeśli Bóg zechce. Rozumiesz? Bo to jest sprzeczne ze słowami Jezusa. Dlaczego mówię antychrystyczne? Bo Chrystus mówi coś innego. Chrystus mówi, proście o co chcecie. O co co? O co chcecie. W imieniu moim, te w imieniu moim oznacza, że będąc w imieniu moim, czyli powołując się przed Bogiem na mnie, Jego Syna, a dam wam to, Jezus mówi, ja wam to załatwię, ja to załatwię, ja jestem od załatwiania tych spraw. I wtedy, jak to otrzymacie, to Ojciec będzie uwielbiony przez to. No kurczę, no i teraz i powstaje filozofia, jak Bóg zechce, jak Bóg da. Rozumiecie, o co chodzi? Jak Bóg pozwoli i tysiące innych w ogóle sloganów, frazesów towarzyszących temu. Antychrystyczne. Rozumiecie? A dlaczego powstały te filozofie? Brak zaufania do Boga. Brak zaufania. No i oczywiście, kiedy jest brak zaufania, to tych rzeczy nie ma. No jak ich nie ma, prawda? No to ludzie mówią, nie, no nie dał. No nie dał, no to nie chciał dać. No bo to się tak składa w ludzkiej głowie. Nie dał, no to nie chciał dać, to inni powiedzą, nie, no faktycznie, to mi niepotrzebne, to w ogóle faktycznie, a może nie, no, a może nie zasłużyłem, idą dalej. Rozumiesz, może nie zasłużyłem, może jakbym się więcej modlił, więcej czytał Biblii, no to tak, to wtedy może bym dostał. Duch Antychrysta. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim spełnię, to powtarza im to. Dlaczego? Bo im trzeba powtarzać. Ich umysły, jak widzimy do tej pory, na podstawie tego fragmentu, to nie są hity intelektualne. Rozumiecie? To chłopaki lotni nie byli. No nikt mi nie powie, że oni byli lotni. Proszę ciebie, ten mówi, ja i ojciec jedno jesteśmy w cudzysłowie, ten mówi w ogóle pokaż nam ojca. Rozumiesz, o co chodzi? To taka rozmowa, no w ogóle, no pff. Jest napisane, on się wyrwał jak Filip z konopi właśnie. O. Czy tamten Tomek. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. On im pokazuje, że to, co on przynosi, te systemy zasad, reguł, to jest coś, co jest pożyteczne dla ludzi. I mówi tak, mówicie, że mnie kochacie. Jeśli mnie kochacie, zastosujcie te rzeczy do swojego życia, a wtedy będziecie szczęśliwi. I wtedy Ojciec będzie uwielbiony. Zastosujcie też. Często ludzie mówią, jak mam kochać Boga? Ja mówię, przestrzegaj Jego przykazań. Jakich przykazań? Ja mówię, no prawd Bożych, no w ogóle weź się na poważnie. A ja myślałem, że ja muszę uwielbiać Boga, chwalić Pana. Ja mówię, nie. Miłość Bogu okazujesz przez to, że bierzesz poważnie Jego dyrektywy. Poważnie bierz. Teraz robiliśmy z Basią program na temat małżeństwa, na temat gender tego wszystkiego też i różnych rzeczy, no bo jak wiecie, mamy taki
Ciekawy przypadek tutaj w kościele. Służba tutaj jest 6 lat i 6 miesięcy. Kościół tutaj trwa w Warszawie. Mieliśmy i zespół trwa tyle czasu, 6 lat, 6 miesięcy. I mieliśmy 25 ślubów. Więc wypada mniej więcej co 3 miesiące ślub. Więc stosunek do tego, jak u nas są śluby, w stosunku do tego, co się dzieje w ogóle w szeroko pojętym kościele i w świecie, no to jest w ogóle odwrócona koniunkcja. Rozumiecie? Ludzie nie pobierają się w ten sposób. W kościele również. Nie ma takiego odsetka ślubów. My mamy jedyny w swoim rodzaju w tym kraju taki odsetek ślubów na takim odcinku czasu. Prawda? I rozmawialiśmy między innymi o tym i na końcu Basia zapytała o nasze małżeństwo, bo jesteśmy 18 lat po ślubie, 27 lat razem i jakby Basia pytała o to, co w naszym małżeństwie, co jest ważne dla każdego z nas, jaki jest powód jakby wzrostu tego małżeństwa. Każdy z nas się wypowiedział osobno. Ja powiedziałem, że dla mnie bardzo ważnym punktem wzrostu w małżeństwie jest rozwój wzajemnego zaufania. Dla mnie. Ja uważam, że to jest jeden z kluczy. Rozumiecie? Jeden z kluczy. Czyli im bardziej ufam, tym lepiej mi się żyje z tym człowiekiem. Jestem bardziej szczęśliwy, bardziej zadowolony i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie jest to samo z Bogiem. Im bardziej ja Jemu ufam, to moje życie, tak, jest skuteczniejsze, lepsze, potężniejsze, większe. I jeśli kocham, to ufam. Tak? I teraz Jezus mówi tak: jeśli mnie kochacie, to będziecie przestrzegać przykazań. To znaczy, będziecie wierzyć w to, że to, co mówię, ma sens. Weźmiecie to poważnie. Ja w ogóle w naszej relacji z Agatą, ja uwielbiam, jak my bierzemy poważnie siebie nawzajem. My się lata oszukiwaliśmy, kombinowaliśmy, chodziliśmy, kurczę, człowieku, tak. A teraz, kiedy bierzemy się poważnie, poważne się wzięcie jedno drugiego, aha, ty masz takie zdanie, ja na przykład biorę poważnie jej zdanie. Na przykład ja kiedyś w ogóle nie brałem poważnie Agaty zdania, ona coś do mnie mówiła, a ja i robiłem swoje. Wiecie, o czym ja mówię? Ona na przykład mówiła tak, nie stawiaj tego tutaj, jeśli możesz, no nie? A wiesz, jaka była moja odpowiedź? A co ci przeszkadza w ogóle? I stawiałem. W ogóle, wiecie, o co chodzi? W małych sprawach zero skupienia na tym człowieku. Zero zaufania. Zero zaufania. Jaka tu mowa o miłości? Jaka tu miłość? No nie ufam człowiekowi, bo uważam, że jego zdanie jest gorsze niż moje. Wybieram swoje, czuję się bezpiecznie w swoim, w ogóle jej zdanie się nie liczy. I w ogóle masa ludzi mówi, kocham cię, panie, ale wybiera swoje zdanie w jakiejś dziedzinie. A przecież w ogóle, jeśli kochasz, to wybierasz jego zdanie. Ono się może różnić niż twoje. Bardzo się może różnić. Ale jeśli kochasz, wybierzesz to zdanie. W ogóle. Dlatego on mówi, jeśli mnie kochacie, przestrzegać będziecie moich przykazań. Taki dowód na to jest. Nie powiecie, mam objawienie, bo Pan mi powiedział. W ogóle jasne jest, co Bóg powiedział. To jest jasne. Ty nie powiesz nic innego. Rozumiecie? Tu z człowiekiem ostatnio rozmawiam o tym mieszkaniu przed ślubem. Go zabrałem do samochodu wreszcie. Powiedziałem, dawaj tutaj, muszę z tobą porozmawiać. To ci z tych grup tutaj w ogóle ślub przed Panem brali. Wziąłem tego jednego do samochodu, mówię, ty, wyjaśnij mi jedną rzecz. Dlaczego mieszkasz z tą kobietą? Interesuje mnie to. Dlaczego? No bo to, ja wiem, a tak mówi prawda. Tak mówi prawda.
że tak powiedział Bóg, tak powiedział. Tak. Tak, nie inaczej, tylko tak. Teraz, jeśli kochasz go, tak, to zrób tak. Jak powiedział Bóg. Nie mów mi nic więcej. Nie mów, że ma schizofrenię. Że raz powiedział tak, a tobie dał inne objawienie. Nie mów mi takich rzeczy, bo ja nie wierzę w Boga schizofrenika. Rozumiesz? Nie ma takiego Boga. Po prostu. To jest bardzo ważne, o czym teraz wam mówię, bo Jezus te sprawy postawił jasno 2000 lat temu. On dał nam, dlatego Jezus jest naszą wytyczną, podstawą. To nie jest tylko nasz Zbawiciel, wiecie? To nie jest tylko Mesjasz, który uratował nasze tyłki przed piekłem. To nie jest tylko dawca Ducha Świętego do naszego życia. Nie tylko. To jest wytyczna życiowa. Podstawa życia. Skała. Grunt. Rozumiecie? Jak on coś powie... Dlaczego ja kocham Boga? W ogóle, bo jak on coś mówi, to jest trwałe i niezmienne. Ja uwielbiam, jak są rzeczy trwałe i niezmienne. Nie wiem jak wy, ale ja kocham, kiedy rzeczy fundamentalne są trwałe i niezmienne. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o rzeczy takie, które mają tworzyć w moim życiu poczucie bezpieczeństwa, w moim życiu, muszą być mocne. Ja na przykład nie wybieram samochodu, który w ogóle jest delikatniutki. Ja bym nie chciał jeździć delikatniutkimi samochodami. Ja muszę mieć taki samochód, który będzie miał duże koła, wjedzie na krawężniki, wjedzie na studzienki ściekowe, będę go mógł tak postawić, rozumiecie o co chodzi? A gdyby ten samochód miał wypadek, to zostanie zniszczony inny samochód, a nie mój. Wiecie, o czym ja mówię? W ogóle takie rzeczy. Niedelikatniutkie. Te delikatniutkie rzeczy to są, wiecie, można sobie delikatne kwiatki w domu postawić, żeby mi tam ozdabiały dom i super jest. Ale stół, na którym stoją te kwiatki, to musi być taki, że jak w niego pieprznę ręką, to się nie rozleci. Te podstawowe rzeczy muszą być mocne. Kładliśmy teraz podłogę w kuchni z takich paneli, żeby w ogóle nigdy im się nic nie stało. Bo już mieliśmy różne rzeczy na tej podłodze, rozumiecie? Położyliśmy, pamiętam, kiedyś płytki u nas w domu. Stasio jeszcze był malutki, Lisiecki, przyleciał do nas. Taką miał takie coś od... Od grania na perkusji. A rzucił dziura w płytce. Wiesz, ja mówię, kurczę. Trzeba mu je położyć coś takiego, żeby tu w ogóle nic się nie stało. Mówię, to musi być twarde, 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 twarde. I kiedy ja patrzę na Jezusa, to widzę taką siłę w nim, podstawę funkcjonowania. To mi daje poczucie bezpieczeństwa. Te jego wypowiedzi dają mi poczucie bezpieczeństwa. Dla mnie, jak Jezus coś mówi, to jest w ogóle, to ma potencjał, na którym ja mogę coś zbudować. Zbudować. Jak on powiedział tak, jeśli mnie kochacie, to będziecie przestrzegać moich przykazań. To ja w ogóle słyszę, okej, to co do mnie dociera? To znaczy, że to, co on mówi, to są takie stałe i niezmienne rzeczy. Bardzo stałe i bardzo niezmienne. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Duch prawdy. On mówi tak, wiecie jakiego ducha dostaniecie? Ducha prawdy. Taki pocieszyciel do was przyjdzie. Jak on będzie was pocieszał? Będzie wam cytował prawdę. Będzie was wprowadzał w prawdę. Tak was pocieszy. Rozumiecie, o co chodzi? Jak on was pocieszy? Nie pocieszy was tak,
tylko pokażę wam rozwiązanie. Ja nie wiem, co ty wolisz na przykład. Ja wolę rozwiązanie. Ja wolę rozwiązanie. Na przykład jest problem, pojawia się w moim życiu, to ja rozwiązania szukam. Ja do Boga przychodzę i mówię, Boże, chciałbym mieć rozwiązanie w tej dziedzinie. Duch Święty, którego mamy, to jest Duch Prawdy. Co ten Duch podaje tobie? Prawdę. Często ze mną rozmawiali ludzie, z którymi miałem jakieś tam spiętrzenia. On mówi, Duch Święty mi powiedział, ale to mówię, nie jest prawda. Ale mi powiedział to Duch Święty. Mówię, ale to nie jest prawda. Ale to był Duch Święty. Ja mówię, na pewno nie. Na pewno to nie był Duch Święty. A jaki to był Duch? Ja nie wiem, mówię. Nie święty. Bo święty jest Duchem Prawdy. Wiesz, co by zrobił Duch Święty? Powtórzyłby po Jezusie. A tobie co powiedział? Coś przeciwnego niż powiedział Jezus. Coś odwrotnego niż powiedział Jezus. No tak, ale Duch Święty każdego indywidualnie prowadzi. Nie, mój przyjacielu. Duch Święty prowadzi każdego w prawdzie. On może indywidualnie ci powiedzieć, w którą stronę masz iść. Mi powie iść w prawo, tobie powie iść w lewo. Jak najbardziej, bo u mnie droga do sukcesu będzie tam, a u ciebie będzie tam droga do sukcesu. Jak najbardziej. Ale to nie oznacza, że zasady będą inne na tej drodze i na tej drodze. Takie same będą zasady. Takie same. Identyczne. Ten sam duch będzie w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Afryce. Ten sam duch prawdy. Ten sam duch. Kiedyś w Chinach była sytuacja, że przechodził przez wioski kaznodzieja i głosił Ewangelię. I przyszedł do pewnej wioski, ogłosił Ewangelię i dwoje starych Chińczyków przyjęło Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I on poszedł dalej. Mąż był alkoholikiem. Codziennie od wielu lat siadał wieczorem i pił wino ryżowe. Tego dnia też po swoim nawróceniu usiadł, wziął dzbanek wina ryżowego, nalał sobie i siedzi. Żona na niego patrzy. Nie pijesz? On mówi, jakiś wewnętrzny głos do mnie mówi, żebym nie pił. Kaznodzieja go nie nauczył nie pić. Kaznodzieja nie powiedział, że picie jest grzechem czy coś. Kaznodzieja przyszedł, ogłosił Chrystusa, położył na nich ręce i poszedł do następnej wsi. Rozumiecie? A on usiadł, rozumiecie? I mówi, jakiś głos w środku mi mówi, że mnie pił. Chyba nie będę pił. Chyba to mi szkodzi. Wziął se, wyjaśnił wszystko. Rozumiecie, o czym mówię? Duch prawdy w niego wszedł. Prawdy do jego życia. To nie oznaczało, że ktoś tam inny też miał nie pić. W ogóle nie o to chodziło. Chodziło, że to jego od lat w ogóle te wino niszczy, w ogóle go rozwala to wino. Rozumiecie? Jego życie jest rozpieprzone przez ten incydent. I przyszedł duch prawdy, tak? I wziął go, wyprostował. On mówi, nie zostawię was sierotami. Co to znaczy? Znaczy, że będziecie mieć opiekę ojcowską. Jak będzie się wami opiekował ojciec? Przez prawdę. Tak się będzie wami opiekował tata. On się nie będzie inaczej opiekował wami. Rozumiecie? Byliśmy w Antwerpii. Pamiętam to jak dzisiaj, bo chciałem pojechać, zobaczyć jak wygląda żydowskie dzielnice wyglądają w Europie. Pojechaliśmy do Antwerpii. Jesteśmy w Antwerpii, idziemy, a tam jeszcze była knajpa i ta żydowska. Mówię, idziemy, zjemy sobie żydowskie potrawy, wszystko pięknie. Wychodzimy z tej knajpy i widzę rzecz pewną. Idzie sobie taka Żydówka, prowadzi wózek, a z boku dwóch małych Żydów idzie. Pejsy, człowieku, ich rozrabiają równo. Jeden skacze, coś tam kopie, drugi, no nie. Ja w ogóle byłem normalny, no już tam patrzyłem na tych Żydów, a Duch Święty mówi, stój, patrz. Stanąłem i patrzę. Przeszli kawałek i ona zatrzymuje ten wózek, bierze ich za łby obydwóch, stawia z tego kurcze na wózku na dole tego koszyka, wyciąga taką wielką Biblię.
otwiera tą Biblię, głowy ich do tej Biblii palcem pokazuje. Zamyka, wkłada i oni idą posłuszni. Ja mówię, mistrzostwo świata. Rozumiecie, jak ja to zobaczyłem, mówię, ale jazda. Wiecie, co ona powiedziała, co im pokazała? Tak mówi Pan. Nie ja, wasza matka. Tak mówi Pan. Rozumiecie? I oni byli wypionowani tak. Jeśli ja nie mówię, czy to jest zdrowe, czy chore, ja nie poruszam teraz tego tematu. Nie dotykam tematu łaski, nie dotykam tematu zbawienia Żydów, ja nie ruszam tego teraz. Ja mówię, co to znaczy, że prawda chroni ludzi. I że Duch Święty, którego mamy, w ten sposób nas chroni. Wielokrotnie przed nami samymi. Przed szeregiem błędnych decyzji. Przed szeregiem różnych rzeczy. I to jest spuścizna Jezusa. On się w ogóle nie zmienił. Ten Duch to jest ten Jezus. Z takimi samymi zajawkami jest ten Duch jak ten Jezus. Chcesz dokładnie zobaczyć, jak działa Duch Święty? Studiuj Jezusa. Od razu zobaczysz, ile rzeczy w tobie jest wymyślonych przez ciebie. Bo nie będą w ogóle pasowały ci do osoby Jezusa. Duch Święty, który jest w tobie, jest jak Jezus. Ma kształt Jezusa, jego poglądy, koncepcje itd. Chcę, żebyście o tym sobie myśleli, bo to jest rzecz, która... która jest stała i niezmienna. On mówi, nie zostawię was sierotami. Ale właśnie w ten sposób. Nie? Mamy ósmą.